Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro, witam was w nowej serii z Five Nights at Freddy Into the Pit. Ogólnie, jeżeli chodzi o Freddy's Pizza, Freddy's Fredbear Pizza, chyba tak to się nazywało. Raczej nie jestem, nie byłem zwolennikiem tych klasycznych stylów rozgrywki. Być może to się zmieni, nie wiem jeszcze. Aczkolwiek tak dzisiaj sobie przeglądałem mniej więcej, co by wam tutaj nagrać i właśnie to Five Nights at Freddy's Into the Pit mi wpadło w łapki i zobaczyłem, że w sumie tak graficznie, jak i gameplayowo, no być może będzie nawet ciekawe, więc w sumie czemu nie? W szczególności, że gra występuje w języku polskim, więc również odciąży mi to troszeczkę moje szare komórki, których niewiele zostało, ale jeszcze są, więc nie będę musiał tłumaczyć i nie wiadomo co. Jeszcze. Dobra, moi drodzy, ja jeszcze nie odpalałem tej gry. Na szczęście działa pad. Ja w takich grach bardzo lubię pady, więc nie będzie przynajmniej słychać żadnych klawiszy i tym podobnych. W ogóle troszeczkę sobie reorganizuję moje studio pracy, więc być może też niedługo będzie troszeczkę lepiej, jeżeli chodzi o dźwięk i tym podobne. Dobra, zacznijmy nową grę. Mamy kolejny slocik i lecimy. Dla optymalnych wrażeń dopasuj suwak, aż środkowy obraz będzie ledwo widoczny. Okej. Okay. Środkowy, ledwo widoczny. Tylko czemu ja nie mogę nic przesuwać? Nie. Coś tu się pokiełbasiło, moi drodzy. Nie mogę sobie nic dopasować. Co jest? What the fuck? Nie wiem czemu coś się porąbało. Bo jestem upośledzony. Typiczne LBRB. Jezu, jak ja jestem... dobra, nieważne. Trudność. Creepy, straszny. Doświadczenie narracyjne, zbalansowane doświadczenie. Myślę, że zbalansowany jestem, taki dosyć balans. Na pewno chcesz kontrolować z tymi ustawieniami. Ustawieniami trudności, oczywiście. Ja mam lekki katar, moi drodzy, trochę choruję. Wskazówka, pogłosek jej kota Jinx, naciskając coś. Czy coś interesującego mogłoby się tutaj w końcu wydarzyć? Oswald, czas już iść. Czy naprawdę nie ma nigdzie indziej, gdzie mogę pójść? Pizza była dobra za pierwszymi kilkoma razami, ale naprawdę chcę zrobić coś nowego. Och, daj spokój, Os. Jeff nie może być najgorszym miejscem na spędzenie czasu. Każdy dzień wyglądał tak samo przez całe lato. Wychodzę, biorę pizzę, gapię się na ubrudzone tłuszczem żółte ściany przez godziny, a potem czekam, aż mnie odbierzesz. Gdzie w tym wszystkim jest zabawa? A ja się cieszę, że szkoła zaczyna się jutro. Nie będę wdzięczny widzieć to miejsce tylko w weekendy. Ach, przepraszam, synu. Wiem, że żadnemu dziecku nie powinno być dane móc bawić się tylko i wyłącznie w zrujnowanej pizzerii, ale Jeff to wszystko, co mamy. To wszystko, na co nas stać. Wiesz, że od zamknięcia młyna mamy trudną sytuację finansową. Jak tylko dostanę pełny etat sklepy na rogu... Jeśli sklep na rogu przetrwa tak długo, wszystko w tym mieście jest martwe lub umierające i nie wiadomo, co zamkną następne. Dlaczego nie możemy pojechać do sąsiedniego miasta, gdzie przeprowadza się reszta ludzi? Wszyscy moi przyjaciele teraz tam są. Babcia powinna poradzić sobie z przejechaniem kilku mil. Cóż, dopóki jej słabe kości nie wzmocnią się z dnia na dzień, przeprowadzka nie wchodzi w grę. Czy nie możemy po prostu owinąć babcię w folię bąbelkową? Gdyby to było takie proste. Nawet z potężną mocą folii bąbelkowej nadal jest zbyt słaba i to się nie zmieni. Mówiąc o rzeczach, które się nie zmieniają, zakładam, że ten opost nadal jest na rogu przy światłach. Serio? No, zróbmy układ. Jeśli ten spór nadal tam będzie, dam ci dodatkowego dolara na kolejny kawałek w Jeffs. Okej. Okay. Nadal tam? Nadal martwy. Ach, będzie lepiej, Os. Cóż, nie może być gorzej. To jest duch.
Jakim jestem ojcem, jeśli nie mogę go uszczęśliwić? Nie mówiąc już o zapewnieniu mu czegoś więcej niż pizza. Ach, przepraszam, że tak się to potoczyło, Oswald. Cóż, znowu spóźniony tato. Pamiętasz, kiedy to było to miejsce? Totalnie. Moi rodzice zabierali mnie tu cały czas. Nadal pamiętam, jak bawiłem się w basenie z tłuczkami i złapałem grzybicę. Uj, prawdopodobnie dlatego jest nadal ogrodzony. No i wiesz... tajemniczy basen z kulkami? Okej. Okay. Tym sobie ruszamy. Czym się biegało? Odbez mapa. O kurde, w Silent Hillu! Wow, zarąbiste. Ej, dobra, naprawdę mi się to już zaczyna podobać. Szukaj basenu z piłkami. Słyszałem, jak ludzie w restauracji Jeffa rozmawiali o starym basenie z kulkami gdzieś w restauracji. Może warto to sprawdzić. Jasne, że tak. Którym się biegało? Tym nie. Tym też nie. Ej. Gro. Dobra, lewym triggerem. Czy ja mam oznaczone coś, co mogę na przykład robić? Mam. Drzwi są zamknięte. Dobra, to wygląda w ogóle jak jakaś pizzeria? W sensie, no to jest pizzeria. Nie rozmawiamy już więcej o tym obrzydliwym basenie z kulkami. Dobra, employees only. Tylko i wyłącznie obsługa. Te drzwi są zamknięte. No niech będzie. Nie, no powiem wam osobiście, że jak ja jestem taki sceptyczny ogólnie do Freddy's Fazbear Pizza, no to tak tu... Wow! Hej, to naprawdę istnieje. Wygląda trochę obrzydliwie, ale zastanawiam się, co zrobił tata, gdyby się ukrył i się zgubił na chwilę. Może nauczyłby się nie zostawiać mnie w takim strasznym miejscu na cały dzień. Nie rób tego. Ukryj się w basenie. O kurde, mamy tutaj normalnie dużo przejść. Nie wiem, do czego jest ta scena. Nigdy nie ma tu żadnych zespołów. A ja wiem od kogo wy są. Ja wiem od kogo wy są, moi drodzy. A może być zjadce pizzy? Ej, owaliłem pizzę. Serio, opieriłem pizzę. Termodolewki wody. Chciałbym, żeby to była pomarańczowa orężada. Akurat tobie, z tego co widzę, to wyjdzie na zdrowie. Okej, okay, Jeff's pizza. Mogę wyjść? Obiecałem tacie, że zostanę tutaj, dopóki mnie nie odbierze. Nawet nie mają tam żadnych dobrych smaków. Jeff's pizza. Wygląda na to, że dzisiejsza specjalność to kawałek pizzy i napój za $1.50. Tak samo jak każdego innego dnia. Jeff, chcesz jeszcze kawałek sera i dolewkę pomarańczowej orężady? Nie teraz, tylko się rozglądam. Cóż, baw się dobrze. Nie ma tu wiele do oglądania oprócz kłębów kurzu i pajęczyn. Nie sądzę, żeby gryzły. Kłębki kurzu? Nie, pająki, pogonicowate. Jeff, te na pewno gryzą. O, powodzenia więc. Dobra. Ogólnie naprawdę fajny ojciec, że stawia się na pizzerii na cały dzień. Można. Czemu nie? Gorąco dobrze wychować dzieci, nie? Niech tak będzie. Dobra, no najpierw mnie scena intryguje. Najpierw scena. Nigdy wcześniej nie widziałem, żeby Jeff tego używał. Wyjaśnia to wszystkie plamy na podłodze. Tu coś jest. Taka łuża wygląda, jakby była tu od jakiegoś czasu. Mam nadzieję, że buty mi nie przesiąkną. Rozumiem, że cała sceneria pod spodem jest nieinteraktywna. Zamknięte. I tak nie sądzę, żeby tam był basen z piłkami. Myślałem, że tak będziemy mieli jakieś przejście, ale niestety. No dobra, no to tylko i wyłącznie piłki, tak? O, jaka fizyka, fizyka czarnej dziury. Może być. Wygląda na to, że coś tu zostało zamalowane. Ciekawe, co to jest. Ja to widzę. Ekipa Freddy Fazbear Pizza. Kurwa.
Dobra, ten jumpscare był straszny. Ten jumpscare był straszny. Oby tylko nie złapać zapalenia spojówek. Do basenu. What? Co to? Wow. Postacie wyglądają jak te, które rysuję. Tata mówi, że później pójdziemy do kina. Super, co oglądacie? Nie wiem, coś o ludziach łapiących duchy. Nie pamiętam tytułu. O, widziałem to w zeszłym tygodniu. Nie daj się obślinić. Okej, okay. No tu jest jakaś jumpreska. Tu jest jakaś jumpreska, to ci jakieś napierdzielają. To chyba dragi sprzedaje, tak wygląda przynajmniej. To miejsce jest najlepsze, chcę tu zostać na zawsze. A jak to nachapana, ja pierdzielę. Wow. Mama mówiła, że nie powinnam tańczyć po zjedzeniu takiej ilości pizzy, ale hej, to impreza. Co najgorszego mogłoby się... O, może powinienem usiąść na chwilę. Bo nie jest najlepszy. Myślisz, że przyjmuje zamówienia? O, że tu imprezka. Brązowy niedźwiedź, fioletowy królik i jakaś ptasia dziewczyna. Przerażające, ale wszystkim się podobają. No. Słyszałem, że jest nowa gra w Sony Gear. Powinniśmy to sprawdzić. Obstawiam, że jest świetna. Zakładam się, że zdobędę najwyższy wynik, zanim zrobi to ktoś inny. Ja już to zrobiłem. 25 centów do cukierki? Mógłbym mieć cukierki do końca życia. Mama by nie była zadowolona. Też tylko obsługa, a komputer zamknięte, ta. Potrzebuję więcej żetonów. Chyba zgubiłem swoje w basenie z kulkami. Dobra, już wiemy, że będziemy raczej się do basenu z kulkami przedzierać. Ja, koleś, świetne ciuchy. Nigdy wcześniej nie widziałem takiej stylówy. Dziękuję. Lubię twoją koszulkę Future of the Flashback. To mój ulubiony oldschoolowy film. Oldschool? O czym ty mówisz? Ten film wyszedł jakieś 3 tygodnie temu. A spokojnie, on tylko żartuje. Jestem Mike, a to jest Chip. Masz jakieś imię, dzieciaku? Jestem Oswald. Oswald, jak czarodziej. Czarodziej? Oz, oczywiście. O, tak, widziałem to kiedyś. Moi rodzice nazywają mnie Oz. Pewnie stąd wzięli to imię. Dlaczego cię tu nigdy wcześniej nie widzieliśmy, Oz? To dobre pytanie. Jesteś zabawny. Nic złego być nowym dzieciakiem w mieście, Oz. Nowy młyn przyciąga do miasta wiele dzieciaków takich jak ty. Nowy? Zupełnie nowy młyn stanowy. Mój tata tam pracuje. A Majka też. Myślę, że i twój tata właśnie tam dostał pracę. Co? Ale... Fip, koleś stresujesz nowego. Pozwól mu się pobawić, zanim się tu zadomowi. Chcesz tego z nami w Pizza Rolleros? Brzmi fajnie, ale nie sądzę, żebym miał tu być. Cóż, a gdzie indziej miałbyś być? No chodź, człowieku. Chcę pogadać z tobą o firmach. Ach, zgoda. Chodźmy do salonu gier. Okej. Nie wiem, co się dzieje, ale... Fajnie by było zostać tu na chwilę. Lepiej niż chować się w tym możliwym basenie z piłkami, ale... Kto wie, kiedy tata się pojawi? Okej. Drzwi są zamknięte, może to i lepiej. Pizza! Tutaj w ogóle one są chyba jak po narkotykach. Zobacz te oczy. Czy te oczy mogą kłamać? Ona coś definitywnie brała. I to nie była pizza. O rany, to jest świetna pizza. A czy ten dzieciak je pizzę z makaronem i ketchupem? Fuj! Jestem za wymyślaniem nowych smaków pizzy, ale ta jest ohydna. Wygląda na to, że nigdy nie jadłeś pizzy z ananasem. Ananas? Na pizzy? O, litości. Dobra, tu coś jest. Ale nie mogę mieć już jakiejkolwiek interakcji z tym. Pan Foxiego.
Myślisz, że Foxy wkrótce wróci? Tęsknię za nim. Kto wie? Gdybym żeglował po siedmiu morzach, nigdy bym nie wrócił. Ale co z tym, że byłbyś cały pokryty solą morską? Czy nie samo myślenie o tym sprawia, że swędzicie skóra? Nie ma nic złego być osłonym morskim lisem. Buduje charakter. Dobra, idziemy dalej. Wow. Kupon na Foxy's Pirate Poloza? What the... Tu jest prezencior. Pizza smakuje orężady? Nawet nie chcę wiedzieć, jak to smakuje. Powinienem rozejrzeć się trochę, okej. Czyli tutaj nie ma nawet jak, teoretycznie. No to tylko i wyłącznie tu. Wow. Dobra, to jest fajne. Grałeś kiedyś w Pizza Roller, Ross? Nie, w Pizza Roller nie, ale widziałem coś podobnego. To najnowszy i najlepszy model od Fazbear's, więc nie jestem zdziwiony. Mamy tu całkiem ekskluzywny sprzęt. Co to jest Fazbear's? A, dzieciak, który nie zna Fazbear's? Jesteś niesamowity, koleś. Tutaj, weź piłkę, pokażę mi ci jak grać. Najpierw zagrasz ze mną. Może dam ci fory. Może. O, jakaś minigierka, okej. Okej, więc celem jest zdobycie jak największej liczby punktów poprzez trafienie kulką do pierścienia. Na końcu jest rampa, która wystrzeli twoją kulkę, więc musisz skupić się na prędkości swojej piłki. Patrz na to. A, popisujesz się. Trujos. Okej. O, tu dodychę. A, szkoda. Moja kolej. Wow, jesteś całkiem dobry, Mike. To Oswald gada akurat. Mike jest najlepszym graczem w Pizza Roller w mieście. Jest nawet za dobry, przynajmniej ja tak uważam. No nie tak, że się staram. Po prostu siedzę całe lato, podczas gdy moi rodzice pracują. A jak wrócimy do szkoły, to forma na pewno spadnie. Dobra, spróbujemy na maksa. Teraz ja. Szkoła? Chodzisz też do Westbrook? No jasne. Westbrook to jedyna szkoła w okolicy. Okej. Dobra, zaczynajmy. Słyszałem, że w tym roku będziemy mieć nową nauczycielkę. Myślę, że nazywa się pani Meham. Ostatnia piłka, Os, postaraj się. Kurwa, łatwo powiedzieć, ciężej zrobić. No i mnie wybił z rytmu. Niezwyciężony. Stary, nie musiał się aż tak ostro grać z nowym. To motywuje go, żeby bardziej się postarał następnym razem. Jakbyśmy zagrali teraz w Berka? O tak, to fajna okazja, żeby pokazać osobie okolice. Mówię... pewnie. Super, będę pierwszym Berkiem. Przygotuj się do biegu. Nie daj się złapać. Dobra, czy mogę wyjść? Okej. Mam cię. Shit. Ach, dziś jest ubłoczno. Czuję, że nie mogłem cię w ogóle przegonić, Chip. Myślę, że masz rację. Wszyscy grają przed lekcjami. A może zagramy w chowanego? No i to jest gra, w której jestem dobry. Wyzywam cię. Dobra. Ja już nie wiem gdzie. To jest trochę głupie. Powiem szczerze, że myślałem, iż uda mi się przejść tamtędy, ale no niestety. Tu nie mogę wejść? Prawda? Gdzie się mam ukryć? U? Nie, te drzwi są zamknięte. Może to i lepiej. Też zamknięte. Ej, no to gdzie mam się teraz schować? No nie, no tu nie mogę.
teraz nie wiem, czy Ticket Eater. Zastanawiam się, ile biletów potrzeba, aby dostać kupon stąd. Mówi, że potrzebuje żeton do gry. Zastanawiam się, gdzie mógłbym je zdobyć. Nie, to to samo, ta. O, coś było innego. Wow, kimkolwiek GG są, mają najwyższy wynik w każdej grze. Muszą być naprawdę nieźli. Okej, okay, też żetony. Pan mówił, że kochał tę grę, kiedy był w moim wieku. Wygląda całkiem zabawnie. Czy nie byłoby świetnie mieć hamburgera na pizzy? Wyobraź sobie to, cała fajność pełnego hamburgera, ale na płasko. Ale dlaczego? Próbowałeś kiedyś trzymać ogromnego burgera jedną ręką, grając w jedną z tych gier arcade? To niemożliwe, wszystko wypada. Ale możesz trzymać kawałek pizzy jedną ręką. Myślę, że masz rację. Dobra. Nagrody. Gdybym miał voucher, mógłbym go wymienić tutaj na nagrody. Jakie to retro. Dobra, to jest to samo. To samo. Wygląda jak jedna z tych przesuwanych układanek. Tu już nie możemy. O, to jest out of space. Znaczy out of space. To jest out of use. Tu nie mogę, tak? Już są zamknięte, nie chcą się ruszyć. Okej, okay, no to jest jedyna trasa. Gdziekolwiek mogę przejść, tak? O, pusty kostium. Założę się, że nigdy by mnie tam nie sprawdzili. Oj, w tych prezentach nie ma nic. Mam nadzieję, że to tylko dekoracje. W przeciwnym razie jakieś dziecko będzie miało najgorsze urodziny w życiu. Ja wiem, co tu się stanie. Ja wiem, jak to wszystko działało. To zbyt oczywiste miejsce do ukrycia się. Mike na pewno mnie znajdzie. Coś to blokuje. Oj, no dobra. Aczkolwiek, no mówię, znam lore troszeczkę Freddy Fazbear Pizza, więc... Czerwiec. Ukrył się w złotym stroju Freddy'ego. Czerwiec 85? To naprawdę jest jak w tym filmie. Słyszę kroki, lepiej się schowam. Zmień kamerę? Metr pokazuje, ile hałasu robisz. Bądź cicho. Ach, mam nadzieję, że Mike tego nie usłyszał. Muszę się szybko schować. Niezła próba, ale i tak nie słyszałem, Jeep. A nieważne. Znalazłeś już oza? Jeszcze nie. Jest cicho, w przeciwieństwie do ciebie. Cóż, ja może znajdę go pierwszy. Nigdy mnie nie znajdą. Trzymaj A. Okej, okay, trzymam. Aha, okej, okay, to nie trzymałem. Zwolnij. Troszeczkę dziwnie to działa, ale okej. Okay. Ale to chyba nam pokazuje tutorial troszeczkę. Co to u licha było? Ach, dobrze, że mnie to nie zauważyło. Pewnie nie powinienem tutaj być. Nie mogę wyjść. Co się dzieje? A! Szybko, zabierz dzieci. Halo? Halo? Ktoś tam jest? Jeep, Mike! Cholera, krzyczenie nic nie daje. Za dużo ludzi krzyczy. Gdzie oni są? Może wiedzą, co się dzieje. Dobra, to jest faktycznie dźwięk. Coś to blokuje. To nie chce się ruszyć, no ale skąd on wylazł? Skąd on wylazł? Szukaj Chipa i Majka. Okej, okay. Ej, dobra, robi się ciekawie.
Robi się mega ciekawie. Tak wygląda fajnie jak inne. Pierdzielamy stąd i my. Powinien po prostu odejść? No tak. Właśnie to powinien zrobić. Dobra, możemy się chować. Okej, to działa w ten sposób, może być. Po pierwsze, nie biegaj. Dwa, nie krzycz. Mamy jakiś tutorial? Czyżby? Nie mam mowy, żeby dzieci naprawdę przestrzegały tych zasad tutaj. Voice only. Co się stało? Chodzi na to, że tutaj no się coś dzieje, tak? Nie, no nie ma ich. Powinienem szukać Chipa i Majka. No, no dobra, Chip i Dale'a, nie ma problemu. Wydawało mi się, że już ich teoretycznie nie znajdę nigdzie. Chyba, że oni siedzą gdzieś tu właśnie. Zamknięte. To było otwarte. To prosi mnie, żebym za nim poszedł. Może ma Chipa i Majka. Leć stworzenie. Okej. No ej, coś tu było, jakaś interakcja była. Już nie mogę. Coś mi na gardę siadło. Ojej, muszę za tym podążać. Coś mi na gardę się za tym dokasłał. Nie mam mowy, żeby ktoś zjadł dwie pizze jednocześnie uciekając stąd. Przerażające. Dobra, mamy też chowanko. A, my mamy tak, mapę. I wszystko widzimy. Dobra. Gdzie to było? Poczekajcie, jak wygląda mapa jeszcze raz? Jak wygląda Mapson? Proszę mi pokazać mapę. Pokój imprezowy, okej. Okay. Weźmy przez korytarz, przez jadalnię. Zobaczcie, byśmy w magazynie, tam jest ochrona. Wszystko się wyjaśnia. Muszę popić, bo normalnie coś naprawdę mi się nie gardle. Nie ma to jak kawa. Dobra, muszę za tym podążać. Rozumiem, że... Przyjacielu, tak, kuchnia też się już zamarzała. Naprawdę normalnie jak Silent Hillu, no. Ale ogólnie klikanie ma lekkie opóźnienie, więc klikam na przykład kółko i sekundę się dopiero odpala jakby menu, nie? I naprawdę można się tutaj pogubić, jeżeli chodzi o to. Dobra, no to pokój imprezowy, no nie ma innej opcji. Okej. Teraz już uciekam ja. Teraz już uciekam ja. Rozumiem, że nie mogę. Wiedziałem. No! O shit, dobra. Nie mogę być naprawdę głośno. O shit, dobra. Już wiem, tutaj miałem to zrobić. Ale jebno tym drzwiami, jak nie wiem. Dobra. Strasznie długo to robi.
Okej. Polazł? Nie polazł. Nie polazł. Czy to zniknęło? Muszę stąd wyjść. Mam nadzieję, że z Chipem i Mike'iem wszystko w porządku. Dobra, szybko. Podoba mi się ta gierka. No, dlaczego nie mogę wyjść tam? Ja bym chciał zobaczyć, co tam się dzieje. Co, nie mam tam wyjścia? Nie, no pokój imprezowy. To tu. Serwisy zamknięte, no ale coś mnie w pesyzm spadają. Nie wiem, co się kurwa dzieje ostatnio z tymi takimi słabszymi grami. Nie chcą się ruszyć, okej. Aha, coś ustawiłem, okej. Serio, co się... Czy kurde mi brakuje miejsca na dysku? Tam jest! Oswald, co ci przyszło do głowy, żeby chować się w tym starym, obrzydliwym czymś? Nie słyszałeś, jak cię wołałem? A to, tato, nie! Już po tatusiu chyba będzie, co? Jednak nie. To wszystko w porządku. Temu co odjebało? Miłej nocy, chłopaki. Czekaj, Jeff! Myślę, że coś jest nie tak z moim tatą. Hmm? Wygląda zdrowego. Był pewnie co zaszkodził dzieciaku. Idź do domu i odpocznij. Czekaj! Co go... Coś opętało? Dom Oswalda, noc pierwsza. Trzymaj X, żeby naładować baterię latarki, okej. Okay. Co zrobiłeś mojemu tacie? Dokąd mnie zabierasz? Skąd w ogóle wiesz, jak prowadzić? Mój dom? Skąd wiedziałeś, gdzie mieszkam? Fuck. Ja po prostu pójdę teraz do swojego pokoju na noc, okej? Okay? Co się dzieje? Co mam zrobić? O, zadzwonię do mamy, może będzie wiedziała, co robić. Zawsze zostawię swoją komórkę w domu. Założę się, że jest w jego pokoju. Zadzwoń do mamy. Kurde. Tata kupi mi tę lampkę lawową na wyprzedaży garażowej. Dość retro, ale pomyślałem, że jest fajna. Nawet zapalił ją. Fajnie. Kurde, no będę musiał coś zobaczyć, bo naprawdę, zobaczcie, tak jakby, widzicie, są dziwne, kurwa, lagi. Nie wiem dlaczego. Co tu się dzieje, no? Czy to przez co bez ramki? Czyżby? O, aż mi myszka przyszła. No, chyba tak. Chyba to było problemem, słuchajcie. Dobra, możemy się ukryć. Dobrze wiedzieć. W ogóle mamy our house. Mamy pokój Oswalda, sypialnia główna, korytarz, strych, jadalnia, kuchnia, piwnica, salon. Rozumiem, że sypialnia główna to jest sypialnia taty. Dobra. Nie będę potrzebował tego wentylatora, skoro to się kończy. Nie martw kurwa ojca, a nie o wentylator. Człowieku.
Gdyby to coś tu stało, czy byłby to królik w odbiciu? Może mój tata? To wygląda na coś, co robi dużo hałasu. Okej. Spróbujmy tu. To jest główna sypialnia w teorii, tak? Ouu. Widziałem telefon taty na nocnym stoliku, ale najpierw muszę znaleźć sposób, żeby to coś wyszło. Może uda mi się je przestraszyć głośnym hałasem. Może najpierw się rozejrzyjmy, co? Może to nie jest głupi pomysł. W ogóle zobaczcie, mamy kota. To dobrze. Tu jest dźwięk. To numer mamy. Zobaczę klipunek. 555-8683. Lepiej go nie zgubić znowu. Mam już numer mamy, okej. Można sobie nawet zgasić światło, świetnie. Ekskluzywne naczynia, których używamy tylko na święta. Zobaczcie, coś pod spodem się dzieje. Może i nie. Też jest dźwięk. Okej, rok się zmienił. Dzięki kalendarzu. Czy mamy tu gry planszowe, w które gramy podczas rodzinnych wieczorów gier? Kiedyś wychodziliśmy, ale teraz gramy w gry planszowe w domu. Tu też się chowamy. A nie, to jest przejście. O nie! To powinno wystarczyć. Jest dosyć głośno, lepiej się schowam. Nie chodziło mi o otwór, okej. Idzie. Nie chciałem tego zrobić. Ale szaleńczyk czy czeńczyk? Tak wiele numerów. To musi być książka telefoniczna. Tu jest strych. Mama kołysała mnie na tym do snu, gdy byłem niemowlakiem. Okej, no to... Wiem, że na strych też może wejść. Powinno być co innego, no bo to kurde, mi się myli. Mi się to myli. On tu idzie już. Słyszę go. Dziada. Już biegnie. Już. Tak, pewnie. Słyszałby kto. Dobra, no wypadł. Ale wiecie co? On wygląda trochę jak Bonnie, tak? Dobrze mówię, Bonnie to był królik? Chyba tak. Ale nie, no może nie. Kurde, muszę zobaczyć. Ale nie chodziło mi o lalkę. Wygląda to, że została tutaj bateria. Mogę ją zabrać. No i dzięki. Na razie robimy zwiedzonko. Jakaś kołyska. No to coś spadło. Maska Freddy'ego. Okej. Tu go chyba nie ma. Mogę zgasić światło, okej. Mogę odpalić TV-ka. Dobrze wiedzieć, kochani. No, tylko no ja bym spierdol już z domu osobiście. Ale ja jestem dziwny. No zobaczcie, coś się dzieje z tą grą. Kurde, co jest nie tak? Na półce jest zdjęcie babci. Nadal mieszka w pobliżu. Przepraszam, że walnąłem nogą w drugi komputer, który mam. Nie wiem, co się dzieje. Kurde, no. Czy mi brakuje miejsca? Nie chcę, żeby mama wracała do domu z
sama, do domu sama z tą z rzeczą. Poczekajcie, muszę zobaczyć, czy ja nie mam przypadkiem problemu z miejscem na dysku. Tak to by to wyglądało. Nie no, jeszcze mam prawie terabajt wolnego. To kurwa, co tu się dzieje? Ja nie poniemaju. Ja nie poniemaju. Dobra, no nie wiem. Mam nadzieję, że trochę to... Trochę pomogło? No nie pomogło, kurde, nie wiem. Tak jakby ta gra miała coś... Oh fuck. No zobaczcie, normalnie... Da fuck, co tu się dzieje? No nie! Z low FPS-ami to ja tak nie mogę grać. Nie mogę grać z low FPS-ami! Nie widział mnie. Nie widział mnie, nie widział mnie, nie widział mnie, nie widział. Dobrze, że zgasiłem tu światło. O kurde, dobrze. Dobrze, że zgasiłem światło. Da się go porobić. Tylko nie wiem, co się dzieje z FPS-ami. Kurwa mać. Zobaczcie, co tu się dzieje. Gra coś się jebie. No kurwa mać. Dobra, moi drodzy, no chyba musimy to zakończyć, bo normalnie problemy techniczne. Jest tu mnóstwo ubrań. No nie, no, no dramat. Idzie? Nie idzie. Dobra, moi drodzy. Zakończymy tutaj, bo nie wiem, co się dalej będzie działo. Czy nam się striggeruje? Czy ja mogę w ogóle zapisać grę? Czy tutaj jest jakiś zapis gry? To jest dobre pytanie. O, bo nie jestem pewien. Nie jestem pewien. Ja sprawdzę w ogóle, co się dzieje z tą grą, bo no, coś haczy. Coś haczy. I nie wiem, czy to jest wina dysku już mojego, który siada. Być może. To jest wina po prostu samej gry, no bo zobaczcie, to działa dobrze, a nagrywa się normalnie, więc kurwa nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dobra, no wychodzę i jest problem. Wychodzę, jest problem. Dobra, moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grounda Shira, my się oczywiście widzimy w następnym odcinku z Five Nights at Freddy's Into the Pit. Trzymajcie raz jeszcze, no i co? Hej, hej.